Nie świeć tylko w kamerę. Tam jest wejście, tam jest taka szczelina fajna. Tak, tak. Tędy? No, na pewno. A za tobą? Nie za. Jestem? Dojdę. Chyba, że mi się coś popieprzyło. Jest? Nie, to chyba jednak nie. Nie, chyba nie. Kurczę, to gdzieś to było? A to nie... Już to drugim tunelem. Chyba. Czy gdzie ja przelazłem wtedy? Tu jest jakaś taka... Idźcie drugim tunelem. Są pająki? No, jest metalne. Szynowo. Ćmy, co? No, one są nieciekawe, powiem, jak spadają w jaskini na przykład na głowę, bo one są jak spory. A to nie są dwa metalne. No. Te są, to wyglądają bardziej w czarne w dole. Nie wiem. Maryna się boi pająków, Marysiu. Co? Maryna. Aha, myślałam, że ja. Nie. Zdaje się, panicznie się boi. Jak ona się wspinała, jak się wypełniła? No, chyba po skałach, nie, bo może nie chodziło po prostu. Ale na skałach też coś tam. Ale coś tam. Pełno w zimnym. Tak? No tak jest z takimi długimi nogami. O kurczę. To może się nie boi, ale kiedyś... Tu, tu jest taki właśnie przełaz. Nie, trzeba się, o Jezu, przeciągnąć. Na razie słuchaj, to tam jest potem już na stojąco w zasadzie. Myślę, że ja będę pierwszy szedł zawsze i potem będę was filmował. Wtedy będzie fajny filmik. Sprawa baterii mi zostało na 23 minuty. Teraz poświęcę, żeby poleciał to wybierz. Możecie patrzeć na kamerze, teraz go widać. Te korytarze w wielu miejscach się łączą, no nie? Bo to jest chyba to samo. No, czyli doszliśmy w to samo miejsce. Jeszcze idziemy w tym samym kotrzkę do kuchni. Teraz myśmy przyszli skąd? Z wielkiej izby? Przyszliśmy. Bo się do takiego oficeru teraz. Oj tam. Nie biorę kompo za jakoś... Trochę jedzenia mamy także. Wody bez problemu tu jest dużo. Ale to wątpię, czy w jaskini coś... Właśnie ja tą część zwiedzałem. Jak Basia tu czekała, znaczy nie czekała, tylko poszła z grupą, to ja tą część zwiedzałem na pewno, bo widzę ten trójkącik. I tu jest taki długi korytarz właśnie. Tu obok, niżej. O.
Chyba się nie da już dalej, no nie? No nie wiem, czy tam właśnie... Czuło, nie? Znaczy tam Marianna mówi, że jeszcze coś jest. Ale nie takie wąskie. No to nie, to już sobie darujemy chyba. Było całe zasypane liśćmi. No i tu będzie już wyjście. Uważaj na głowę! Jeszcze nadal. Uważaj, uważaj! Właśnie to myślałem, że nie chciałem się szukać. Zawsze była jakaś amortyzacja, nie?